Mów. Erpatre, najwyższe usta. Na drodze święte skarabeusze, każdy toczy glinianą kulkę w poprzek drogi ku piaskom. Mów dalej. Jak nakazuje pobożność, oddawszy hołd świętym wizerunkom słońca, wstrzymałem pochód. Widzę, że jesteś prawdziwie pobożnym Egipcjaninem, choć rysy masz chetyckie. Nie pójdziemy dalej tą drogą, bo moglibyśmy podeptać święte żuki. Pentuerze, czy tym wąwozem można obejść piaski? Można. Wąwóz ten ma milę długości. Ogromna strata czasu. Spójrz na wojsko, a zrozumiesz, że nie możemy iść dalej tą drogą. Moi żołnierze nie obawiają się skarabeuszy. Wy, Libijczycy, nie boicie się nawet grobów królewskich. Nie musi tam być jednak bezpiecznie, skoro żaden nie wrócił. Przyznaj, święty ojcze, że taka przeszkoda nawet osła nie zatrzymałaby w podróży. Bo też osioł nigdy nie będzie faraonem. W takim razie ty sam, ministrze, przeprowadzisz wojsko przez wąwóz. Ja nie znam się na kapłańskiej taktyce. Chodź, Tutmozisie. Wasza dostojność, drogę do wąwozu zagradza kanał. Kanał zasypać. Ludzie, ten kanał ja sam kopałem przez 10 lat, nocami i w święta. Inni chodzili na jarmark, na tańce. Nasz pan obiecał, że jak przeprowadzę wodę do tej kotlinki, da mi wolność. Słyszycie? Wolność mnie i moim dzieciom. Nie zasypujcie mego kanału, nie zasypujcie. Światło słoneczne, wysłuchaj mnie. Oby nie było jęku w twojej komnacie i nieszczęścia, oby nie szły za tobą. Oby cię prąd nie porwał, gdy będziesz płynął na drugi brzeg. I panie miłosierny, panie najszlachetniejszy, panie! Ochłoń mnie, ziemio, przeklęty dzień, którym ujrzałem światło i noc. O śmierci, zetrzyj moje ciało na popiół, ażeby mi tam, na polach Ożyrysa, po raz drugi nie urodził się niewolnikiem. Nie może być wolą mego ojca, żeby jego armia obchodziła święte żuki, dlatego że ministrem wojny jest kapłan. Wielki to wojownik. Jaki on tam wojownik? Święty minister wojny. A co to za armia, w której najlepszym żołnierzem jest najemny libijski korpus? Mój pradziad miał jeszcze 30 tysięcy wojska, a mój ojciec ma już dzisiaj tylko połowę tego. A i na to mu ledwie wystarcza. Za to skarbnice kapłanów są tak wzdęte złotem, że spoza nich nie widać skarbu faraona. O, gdy zostanę faraonem po moim ojcu, który oby żył wiecznie, położę im na karkach nogę obutą w wojenny sandał. Co ty mówisz? Przeciw tobie stanie cały naród prowadzony przez potężną klasę. A kto za tobą? Wojsko. Znaczna jego część pójdzie za kapłanami. Korpus libijski. Służą za pieniądze. Urzędnicy. W połowie należą do nich.
O Jehwo. Co tu robisz? Chciałam zobaczyć wojsko. A kto ty jesteś? Jestem Sara, córka rządcy folwarku. Żydówka. Myślisz, że Żydówki są mniej słodkie od Egipcjanek? Miałem 3 Żydówki kochankami. Kłamiesz. Żydówka nigdy nie będzie niczyją kochanką. Nawet kochanką pisarza u takiego pana, który nosi wachlarz nad nomarchą memfickim? Nawet? Nawet tego, który wachlarz nosi? Nawet. A więc nie zostałaby może kochanką samego nomarchy. Kto wy jesteście? Czego wy chcecie? Odpowiedz mi lepiej, czy ci się podobam. Gdyby z twarzy nie patrzyła ci dobroć, myślałabym, że jesteś libijskim najemnikiem albo bandytą. Jeszcze nim nie jest. Ale kiedyś stać się może największym bandytą, jakiego ziemia nosiła. A gdybym ja był tak wielki jak pan, do którego ty należysz? Ty możesz być. Wołają nas. A gdybym ja był nomarchą Memphis? Ty możesz być nawet i tak wielkim. Ramzesie, w obozie alarm. A gdybym był następcą tronu? O Jehwo. Ramzesie, biegnijmy, Ramzesie. Wezmę cię do mojego domu. Zostań z nią, Tutmozisie. Boże Abrahama, Jakuba, Izaaka, zmiłuj się nade mną. Boże Abrahama, Jakuba, Izaaka, zmiłuj się nade mną. Boże Abrahama, Jakuba, Izaaka. Jesteśmy odcięci, Erpatre. Więc tam stoi nieprzyjaciel. Niezwyciężony Nitager. Za mną! Na tych, którzy zastąpili nam drogę! Zwyciężyłeś, Ramzesie. Tylko wielki wódz w ten sposób wydobywa się z kłopotu. Ty jesteś Nitager. Najwaleczniejszy z walecznych. Dzisiaj ty jesteś najwaleczniejszy. Thank you.
Zachował się, jak przystało na dziecię faraonów. Uderzył pierwszy. A gdyby po waszej stronie znalazł się równie niesforny wódz jak następca, czym zakończylibyśmy manewry? Dajże spokój młodemu wojownikowi. Zobaczysz, on będzie wodzem. I zwycięży Asyryjczyków, których dziś trzeba pobić, jeżeli nasze wnuki nie mają zobaczyć ich nad Nilem. Generalowie są po to, żeby wygrywać bitwy. A ministrowie muszą myśleć o tym, co będzie, jeżeli generalowie bitwy przegrają. Patrz, Ramzesie, to jest asyryjskie bydle, które umyślnie uczono zabijania ludzi. Pentuerze, skąd następca weźmie 20 talentów? I zbadaj to. Książę robi podarunki armii, a jego świątobliwość nie ma czym zapłacić pułkom Nitagera wracającym z nadgranicy asyryjskiej. I powiedz mi jeszcze, Pentuerze, czy godzi się, aby następca tronu wobec wojska wypowiadał swoją wolę? Tak, jakby był faraonem. Tak może czynić tylko głupi młodzieniec albo zdrajca. Thank you.
Eunana! Weź natychmiast, ilu będzie trzeba żołnierzy. Niech na nowo przekopią kanał. Niech go skończą. Wola twoja będzie spełniona, panie. Obyś wasza świątobliwość żył wiecznie i dziełami swymi napełnił oba świat. Moi doradcy wojenni opowiadali mi o twojej pracy i roztropności. Czyny twoje nie pozostaną bez nagrody. Trzymasz 10 talentów, wielki łańcuch i 2 libijskie pułki. A korpus Delta, ojcze, który miałem dostać? Za rok powtórzymy manewry, a jeśli nie popełnisz żadnego błędu w prowadzeniu wojska, dostaniesz korpus. Nigdy nie mogę być z tobą sam, ojcze. Zawsze między nami znajdują się obcy ludzie. Chcę być z tobą sam, ojcze. Co masz mi do powiedzenia? Tylko jedno, ojcze. Herhor jest moim wrogiem. On to oskarżył mnie przed tobą i naraził na taki wstyd. Herhor jest moim wiernym sługą, a twoim przyjacielem. Jego to wymowa sprawiła, że powierzyłem ci dowództwo w czasie manewrów. Ale też Herhor kazał okrążać 2 żuki. Chcesz więc, ażeby kapłan wobec wojska lekceważył religię? Mój ojcze, żeby nie zepsuć pochodu żukom, zniszczono budujący się kanał i zabito człowieka. Ten człowiek sam podniósł rękę na siebie. Ale z winy Herhora. W pułkach, które tak umiejętnie zgromadziłeś,
30 ludzi umarło ze zmęczenia, a kilkuset jest chorych. Przez twoje usta, Ramzesie, nie przemawia dostojnik państwa, który dba o całość kanałów i życie robotników, ale człowiek rozgniewany. Jeżeli gniew mnie unosi, to tylko dlatego, że widzę do mnie niechęć Herhora i kapłanów. Herhor nie chce mi dać nawet korpusu, gdyż woli rządzić całą armią. Armią i państwem rządzę ja. Ze mnie płyną wszelkie rozkazy i wyroki. Na tym świecie jestem wagą Ozyrysa i sam ważę sprawy moich sług, następcy, ministra czy ludu. Smutny jesteś, mój panie. Już doby jesteśmy razem, a jeszcze nie widziałam twojego uśmiechu. Zgryzota jest jak skarb dany do przechowania. Póki strzeżemy jej sami, nawet sen od nas ucieka. Nasi mędrcy uczą, że nie jeden mężczyzna wyrzekł się dostojeństw dla kobiety. Ale w ważnych kłopotach kobieta pomóc nie potrafi. Bo może nie kocha, jak ja ciebie, panie. Wiem, że mnie kochasz. Ale czy sprawisz, aby jego świątobliwość mianował mnie wodzem? Czy dasz mi choć korpus, o który prosiłem? To prawda, że nie mogę. Nic nie mogę. Możesz mnie rozweselić. Ubierz się jak tancerki fenickie. I tak tańczy, tak mnie pieściak one. Nam, córkom Judy, nie wolno nosić nieskromnych sukien. Ani tańczyć, ani śpiewać? Płacz jest pierwszym głosem człowieka na tej ziemi, a jęk ostatnim pożegnaniem, pełen strapienia, wchodzi w życie, pełen żalu. Na miejsce odpoczynku wstępuje i nikt nie pyta, gdzie by chciał zostać. Gdzie jest ten, który by nie miał trosk? Gdzie ten, który zbierając się do snu miałby prawo rzec: oto dzień, który spędziłem bez smutku. Jakeś ty się zmienił. Jesteś już mężczyzną. Tak rzadko cię spotykam, że mogłabym zapomnieć twoich rysów, gdybym ich codziennie nie widziała w mym sercu. Niedobry. Tak witasz mnie, matko, że już nie mam odwagi przedstawić ci mojej prośby. Więc zapewne chodzi ci o pieniądze. Potrzebuję 10 talentów. A więc ta twoja Żydówka jest aż tak wymagająca. Wiesz, matko, że tak nie jest, ale obiecałem nagrodę wojsku i nie mogę jej wypłacić. Bądź ostrożny, Ramzesie. Wiedz, że córki tego ludu wolą śmierć, aniżeli łoża obcego człowieka. A jeżeli oddają się nawet nieprzyjacielskim wodzom, to jedynie w tym celu, ażeby albo zjednać ich dla swojej polityki, albo zabić. Wszystkie te wieści rozgłaszają kapłani. Więc to prawda, że jesteś wrogiem kapłanów. Ty, ich ukochany uczeń. Jeszcze muszę mieć ślady ich kijów na plecach. Dziad twój, Ramzesie, był arcykapłanem. Właśnie dlatego, że mój dziad był władcą i ojciec jest nim. Ja nie mogę znieść władzy Herhora.
nie widzę w tobie przyszłego pana Egiptu. Wypędzisz z dworu kapłanów, a któż ci zostanie? Kto będzie twoim okiem w dolnym i górnym kraju? Kto za granicą? Kapłani będą moimi sługami, nie ministrami. Dzięki ich modlom ojciec twój panuje 33 lata i unika wojen, które mogłyby być zgubnymi. Dla kapłanów. Dla faraona, dla państwa. Wiesz ty, co dzieje się z naszym skarbem? Wiem, wiem, ale też wiem. Jedna szczęśliwa wojna z Asyrią może zalać złotem nasz skarb, jak przybór Nilu nasze pola. Nie, ty, Ramzesie, jesteś jeszcze dzieckiem. Nawet nie można poczytywać za grzech twoich sług bezbożnych. Proszę cię, oddal Żydówkę i poproś kapłanów, może ci wtedy pożyczą. Wolę wziąć od Fenicjan. Rób jak chcesz. Ale pamiętaj, widywano w tym kraju śmierć faraonów po kilkumiesięcznym panowaniu i upadki dynastii, które rządziły 9 narodami. Bo ci faraonowie dla kadzielnicy zapominali o włóczni. Ramzesie, najznakomitszy, najuczciwszy w całym Memphis, bankier fenicki Dagon. Pozdrawiam cię, nowe słońce Egiptu, obyś żył wiecznie, a sława twoja by dosięgła tych dalekich brzegów, kędy dobijają nasze fenickie statki. Kiedy dostojny Tutmozis powiedział mi, że to ty, najdostojniejszy panie, chcesz widzieć swego niewolnika, taka radość we mnie wstąpiła, że kiedym tu jechał, nie pozwoliłem oślarzowi bić osłów. I podarowałem pierścień twemu niewolnikowi, który przed chwilą polał mi wodę na ręce. Za pozwoleniem waszej dostojności, skąd pochodzi ten dzban srebrny, z którego polali mi ręce? Sprzedał mi go Azariusz, syn Gabena. Żyd! Wasza dostojność, z Żydami handlujesz. Azariusz jest kupcem jak i ty. O Bab Tanner, o Astoret, Azariusz ma być takim kupcem jak ja. O nogi moje, po coś ciebie tu przyniosły? Zabij mnie, utnij rękę, jeśli będę fałszował złoto, ale nie mów, że syn Gabena może być kupcem. A więc, Dagonie, czy pożyczysz mi 15 talentów? O Astoret, 15 talentów. To jest tak wielki ciężar, że ja musiałbym usiąść, ażeby o nim dobrze pomyśleć. Talent to straszny majątek. No jak długo książę chce 15 talentów? Zapewne na rok. Powiedzmy od razu na 3 lata. Tylko jego świątobliwość mógłby oddać w ciągu roku 15 talentów, ale nie młody książę, który co dzień musi przyjmować wesołych szlachciców, piękne kobiety. Ach, te kobiety! A ile chcesz procentu? Drobiazg, o którym nie mają potrzeby mówić wasze święte usta. Za 15 talentów da książę 5 talentów na rok. A w ciągu 3 lat ja wszystko odbiorę sam. Dasz mi? 15 talentów, a za 3 lata odbierzesz 30. Prawo egipskie dozwala, żeby suma procentów wyrównywała pożyczkę. A czy to nie za dużo? Za dużo. Ja wstydziłbym się wziąć mniej od następcy tronu. A kiedy przyniesiesz pieniądze? Przynieść po co? Ja zrobię lepiej. Ja załatwię wszystkie wypłaty księcia, ażeby wasza dostojność nie musiał myśleć o tak nędznych sprawach, jak nagroda dla żołnierzy. A mnie wasza dostojność odda w dzierżawę na 3 lata swoje 3 folwarki w Dolnym Egipcie. Muszę najpierw zapytać się, ile przynoszą mi rocznie te majątki. Wasza dostojność
Nie ma do mnie zaufania? Nie. Ale... To wszystko w porządku. Teraz tylko potrzebny jest pisarz i 16 świadków, żeby mnie spotkał taki wielki zaszczyt od księcia. No, rób jak chcesz, byle wszystko było dobrze. Co za mądre słowa! Obyś najdostojniejszy panie żył wiecznie. Życie moje upłynęło bez boleści i bez trwogi. Jak pogodny dzień nadjął. Tak długo nie było ciebie, panie. Dla Egiptu nadchodzą złe lata. Grożą wam klęski wewnętrzne, które tylko mądrość i cnota oddalić mogą. Lecz gorsze jest, że gdybyście w ciągu 10 lat rozpoczęli wojnę z Asyrią, wojska jej zniszczą wszystko, co tu istnieje od wieków. Asyria to lud okrutny. Rzuciłeś na duszę nasze strach, a nie wskazujesz ratunku. Pokój z Asyrią. Na jakich warunkach? Asyria odstąpi wam ziemię izraelską. A Fenicja? Gdyby faraon wyciągnął rękę po Fenicję, nie minie rok, a konie asyryjskie plawić się będą w Nilu. Egipt nie może się wyrzec wpływu na Fenicję. Gdyby się nie wyrzekł, przygotowałby swą zgubę, którą by dopełniły klęski wewnętrzne. O jakich klęskach myślisz? Te rzeczy lepiej powinniście znać, aniżeli ja, człowiek obcy. Lud jest uciskany przez wielkich. Pobożność upada. Wielu ludzi myśli o wojnie na obcych ziemiach. Zawrzecie traktat z Asyrią. Amon, który zna moje serce, wie, jak mi podobny traktat jest obmierzły. Ale jeżeli ty i najwyższe kolegium twierdzicie, że losy są przeciwko nam, musimy zawrzeć traktat. Jeżeli mój własny syn będzie pchał Egipt do wojny, zetrę własnego syna. Jeżeli trafię, ukorzę Herhora. Jeżeli trafię, pobiję Asyryjczyków. Jeżeli trafię, będę kiedyś faraonem jak Ramzes Wielki. Tam jest twoja matka. A jeżeli twoja czcigodna matka zechce mówić z tobą? Moja matka bardzo lubi śpiew. Możesz nawet ją zjednać, jeżeli zaśpiewasz jakąś pieśń żydowską. Jak wielkim jest Pan, jakże wielkim jest Pan. Widzisz, wasza dostojność? On płynie naprzeciw nam ze swoją Żydówką. Książę nie byłby potomkiem arcykapłanów i faraonów, gdyby nie szarpał tych wędzideł, jakie nakładają mu prawo i nasze być może błędne zwyczaje.
Gdyby nie on siedział w tej łupinie, kazałabym ją rozbić. Jest to ładne, głupiutkie stworzenie, które ani myśli, ani potrafiłoby wyzyskać wpływ na księcia. Bodajby przez usta twoje przemawiał Amon, wszystko wiedzący. Książę ani przez chwilę nie szalał za nią. Że zaś Sara jest brzemienna. Skąd wiesz? A jeżeli będzie syn? Jeżeli będzie córka, damy jej posag, jak przystoi panience wysokiego rodu. A jeżeli będzie syn, zostanie Żydem. Mój wnuk? Żydem? Nadejdzie czas, że lud izraelski będzie potrzebował króla. Wtedy my im damy władcę. Jesteś jak orzeł, który jednym spojrzeniem obejmuje wschód i zachód. Jestem już człowiekiem zmęczonym. Gdyby nie troska o twój wiek młodociany i przyszłość państwa, dziś już chciałbym umrzeć. Z dniem każdym jest mi ciężej. I dlatego, Ramzesie, zaczniesz już podzielać ze mną brzemię władzy. Musisz nauczyć się pełnej trudów sztuki rządzenia państwem i śledzenia obrotów nieprzyjaciół. Byś spadł na nich, jak orzeł na plochę kropatwy. Od dawna należy ci się korpus Delty. Od dziś jesteś jego wodzem. Mój ojcze. Pozwól, dostojny książę, że będę pierwszym z tych, którzy radują się twoim wyniesieniem. To Herhor nalegał na to, abym ci powierzył jak największą prowincję. Masz moją wdzięczność, dostojny Herhorze. Pamiętaj, książę, tylko jedno. Mądrość państwowa należy do tajemnic kapłańskich, więc może ją posiąść tylko człowiek poświęcony bogom. Jesus.
Oto jest jego miłość książę Hiram, członek najwyższej rady fenickiej. Oto jest dostojny Dagon, bankier księcia Ramzesa, następcy tronu. Ja, Hiram, pozdrawiam pana, panie Dagon. Życzę panu dużego majątku i powodzenia w interesach. Ja, Dagon, pozdrawiam pana, panie Hiram, i życzę panu tego samego, co pan mnie życzy. Już pan się chcesz kłócić. Rabson, ty powiedz, czy ja się kłócę? Lepiej niech wasze dostojności mówią o interesach. Coś pan taki zły dzisiaj. Ja zawsze jestem zły, kiedy mnie nie nazywają dostojnością. A dlaczego pan mnie nie nazywa miłością? Ja przecież jestem książę. Może w Fenicji. Ale już w Asyrii, jeśli cię przyjmą, leżysz na brzuchu, jak każdy handlarz fenicki. A pan co by robił wobec dzikiego człowieka, który może pana na pal wbić? Nie wiem, ale w Egipcie ja sobie siedzę na jednej kanapie z następcą tronu. Ja mam 100 okrętów. A jego świątobliwość faraon, oby żył wiecznie, ma 20 000 miast, miasteczek i osad. Chyba Styfon opętał. Będziecie teraz wyliczali miasta faraona, kiedy nad Fenicją wisi nieszczęście. Niechże ja się wreszcie dowiem, jakie nieszczęście. Beroes. 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 Doradca książąt asyryjskich i samego króla. Ten Beroes całą jedną noc przepędził w świątyni Ptah. Szpiedzy nasi donieśli z Babilonu, że Asyria chce zabrać Fenicję, a Egiptowi chce oddać Izrael. I po to tu przyjechał ten Beroes. Ale ty, Dagonie, możesz wiele w tym interesie, bardzo wiele. Możesz na dworze faraona nie dopuścić do traktatu z Asyrią. Ja sam nie wydołam. Ja będę z tobą. A złoto dostarczy Fenicja. A co dostanę za moją pracę? Co? No, 10 okrętów. A ile ty zarobisz? Mało ci. Ja się pytam, co ty zarobisz? Żebyś teraz zdechł. Damy ci 20, żebyś zapomniał o tych spalonych. No, będę pracował, żeby zapomnieć. Ile ja mogłem zarobić? Dosyć. Gadajcie o Fenicji. Następca zostanie faraonem i to pewnie już niedługo. A jeżeli młody Ramzes zechce wojny z Asyrią, to ją zrobi. Ale jeżeli ty sam będziesz pchał go do wojny, to na nic. No przecież się nie rozerwę na 10 części. Ale musisz zrobić to, aby każdy kucharz następcy chciał wojny. Każdy fryzjer następcy chciał wojny. Aby wszyscy laziebnicy, pisarze, oficerowie, woźnice, aby wszyscy chcieli wojny z Asyrią i aby następca słyszał o tym od rana do nocy, a nawet wtedy, kiedy śpi. To się zrobi. Znasz ty jego kochanki? Głupia dziewczyna. Można mu podsunąć mądrą. Mam. Kama. Fenicka kaplanka? A to świętokradztwo. Kaplanka, jeśli je popełni, może umrzeć. Bądź pozdrowiony, o Nilu, o święta rzeko, która objawiła się na tej ziemi. Przychodzisz w pokoju, aby dać życie Egiptowi. Z woli jego świątobliwości faraona i za zgodą najwyższych władz kapłańskich poznałeś niektóre szczegóły życia państwa egipskiego znane tylko bóstwom, rządcom kraju i świątyniom. Mądrość bogów przez niegodne moje usta pokazała ci, że zmniejszył się nie tylko skarb, ale i wojsko. I że oba te źródła naszej potęgi zmniejszać się będą ciągle. Był czas, kiedy skarb faraonów był pełny. Kiedy mieliśmy dużo ziemi i ludności. Kiedy państwo nasze było bogate i potężne. Taki był Egipt jeszcze 400 lat temu, zanim 19 dynastia nie rozpoczęła zwycięskich, szczęśliwych wojen. Nasi żołnierze zwyciężali nieprzyjaciół. Nasi faraonowie uwieczniali swoje czcigodne imiona aż nad brzegami Eufratu. A nasi chłopi, jak pociągowe bydło, nosili za nimi wodę i ciężary. Walczyli i marli po drodze tysiącami. A w tym samym czasie piaski pustyni pożerały nasze ziemie.
Bóg mówi przez twoje usta, Pentuerze. Nasze triumfalne wojny były grobem Egiptu. Oto twój dzisiejszy Egipt, Ramzesie. Oto twoi dzisiejsi chłopi. Podejdź bliżej, następco tronu. Podejdź. Patrz. Ich ciała to skóra i kości. Ten nędzny lud nie wzbogaci skarbu twojego państwa, Ramzesie. Pamiętaj wreszcie, że Egipt nosi na piersiach jadowitego węża. Tym wężem, który wysysa krew ludu. Majątki nomarchów i potęgę faraonów są Fenicjanie. Fenicki handel złotem. Te dwie miary gruntu i 32 ludzi bierze Fenicjanin w dzierżawę na 3 lata za pożyczenie nam 1 talentu złota. Popatrz, jaki to kawał ziemi, jaka gromada ludzi. A teraz popatrz na moją rękę. Ta bryłka złota to 1 talent. Nie masz wesołej twarzy. Nie gniewaj się, panie. Już od tygodnia twoi żołnierze nie otrzymują żołdu. Z pałacu w Memphis donoszą, że zdrowie jego świątobliwości mocno zachwiało się w tych czasach. Kapłani nic mi o tym nie mówili. Ale za to mówią, że wasza dostojność zobowiązałeś się wygnać Fenicjan. Więc to prawda? Więc to prawda? Biedna Fenicja. Ale biedny Egipt. Nie rozumiem twoich biadań. Książę, wiesz, o czym mówię, skoro nie chcesz odpowiedzieć na moje pytanie. Mimo to dotrzymam tej obietnicy. Będziesz miał 100 talentów. Wasza dostojność ukrywa coś przede mną. Chcę, abyś mi wytłumaczył. Asyria ma nas wziąć pod swoje panowanie. Oszalałeś, czcigodny mężu. Asyria ma zabrać Fenicję? A cóż my na to? My, Egipt. Egipt już się zgodził. Zapominasz, stary człowieku, że podobna sprawa nie mogłaby mieć miejsca bez zezwolenia faraona i mego. I to nastąpi. Tymczasem zawarli układ kapłani. Jacy kapłani? Jego dostojność Herwol, Pentuer, Mefres z arcykapłanem Beroesem, umocowanym przez króla Asara. Uważaj, starcze. Oskarżasz o zdradę najwyższych dostojników państwa. Mylisz się, książę. Najstarsi arcykapłani i minister wojny mają prawo prowadzić układy z sąsiednimi mocarstwami. Dopóty nie uwierzę temu, co mówisz, wasza dostojność, dopóki nie dasz mi dowodów. Lada dzień przyjeżdża poseł asyryjski Sargon. Przypieczętuje to, co postanowili kapłani. Jakież to wynagrodzenie musiałaby Asyria dać Egiptowi?
Oto jest mowa godna króla. Egipt zrobił zły interes. Asyria bowiem zagarnie nie tylko Fenicję, ale prawie całą Azję. A wam jakby z laski zostawi Izrael. Gdyby faraon wydał wojnę Asyrii, która jest dzisiaj słaba, i wygrał ją, miałby wielką armię oddaną jego osobie. 100 000 talentów zaległych danin, 100 000 talentów z krajów zdobytych. Tak olbrzymi majątek pozwoliłby mu wykupić dobra zastawione u kapłanów i raz na zawsze odsunąć ich od władzy. Gdyby istniał taki traktat, układano by go w największej tajemnicy. A w takim razie jeden z czterech kapłanów byłby zdrajcą nie tylko króla, lecz nawet swoich współspiskowców. Mógł być ktoś piąty, który ich podsłuchał. I tobie sprzedał tajemnicę. Dziwne mi, że książę nie poznaleś jeszcze potęgi złota. Oni są sługami bożymi. Lękaliby się kary. Widziałem wiele świątyń różnych narodów, a w świątyniach duże i małe posągi. Ale bogów nie spotkałem nigdzie. Luźnisz. Sam słyszałem głos bóstwa i czułem jego rękę. Gdzie to było? W świątyni. Jesteś niedoświadczony, panie. Otoczony siecią intryg. Chcę ci oddać jedną przysługę. Przyjdź, kiedy w nocy do świątyni, Astoret. Przyjdź sam, a przekonasz się. Tylko nie zdradź ani mnie, ani siebie. Bogowie niekiedy przebaczają zdradę swych tajemnic. Ludzie nigdy. Kto tu jest? Chcę wiedzieć. To ja. Kama. To ty mnie dotykałaś rękoma? Ja. Jakim sposobem? O. Takim. Ty jesteś Kama? Kapłanka pilnująca ognia? I wasze prawa są tak okrutne, że nie pozwalają ci kochać. Gdybym złamała prawo,
przeklęłaby mnie Fenicja i zemściliby się bogowie? Co mnie obchodzą twoi bogowie? Kiedy to się stało? Kiedy urodził się dostojny syn twój? Drugiego dnia święta Seti. Przy urodzeniu był dostojny Herhor. Tutmozisie. Słucham cię, panie. Trzeba ściągnąć pułki z nadmorskich miast. Chcę zrobić przegląd korpusu. Z memfiskiego Pałacu Pana Sprawiedliwości zawiadomiono nas, że masz książę przyjąć Sargona, posła króla Assara, który wraz z wielkim kapłanem Izdubarem przybył, aby ucalować nogi jego świątobliwości ojca twego. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. A przy sposobności zapytam ich, kiedy Asyria zapłaci nam zaległe daniny. Wasza dostojność zrobiłby to. Przede wszystkim to. Nasz skarb potrzebuje danin, a oni nie chcą płacić. W imieniu jego eminencji Herhora zabraniam mówić z kimkolwiek o daninach. Na jakiej to zasadzie, kapłanie, przemawiasz do mnie tonem zwierzchnika? Twój Herhor nie ma mi nic do powiedzenia. Jedno słowo. Czy wasze dostojności nie mogłyby mi objaśnić, dlaczego Asyria nie ma nam płacić danin, które wydobyłyby skarb państwa z kłopotów? Asyria ma dzisiaj 3 razy większą armię niż Egipt. Rozumiem. Ale jeżeli Egipt jest aż tak słaby, że nie wolno nawet wspominać o asyryjskich daninach, jeżeli jest aż tak nędzny, to skądże pewność, że nie napadną nas Asyryjczycy? Od tego można zabezpieczyć się traktatami. Nie ma traktatów dla słabszych. Nie zasłonią granic tablice zapisane ugodami, jeżeli za nimi nie stoją włócznie i miecze. Sprowadź Sarę i dziecko. Chcę zobaczyć mego syna. Miłosierny panie, jesteś władcą, ale ty dobry Bóg, więc nie możesz robić krzywdy twojej kapłance. Byłem pod twoim domem już kilka razy. Nigdy nie śmiałabym przypuścić, że mój władca i pan znajduje się o kilka kroków ode mnie. Czemu zawdzięczam najwyższą łaskę? Chcę, żebyś mi powiedziała, Kamo, dlaczego twoi rodacy pokazali mi wtedy w świątyni mój żywy wizerunek? Dlatego, że cię kochają, panie. Chcieli ci pokazać, że gdybyś był w niebezpieczeństwie, albo gdybyś chciał omylić wroga, możesz mieć swój cień? Sądzisz, że sam sobie nie dam rady? Ramzes Wielki miał oprócz swojej postaci 2 inne dla wroga. I tamte 2 cienie królewskie zginęły, a on żył? Jesteś piękna. Umrę przez ciebie, panie. Zabiorę cię z sobą do pałacu. Będę twoją niewolnicą, panie. Tylko nie dziś. I nie tutaj. Kto powiedział, że cię już nie kocham? Czy ja wiem, kto? Zła wróżka i moje serce.
Saro, gdybyś miała Nil w swojej piersi, potrafiłabyś go wypłakać. Już nie będę. Pewnie znowu sobie sprowadziłaś jakąś wróżkę, która straszy cię Fenicjankami. Nie Fenicjanek się lękam, ale Fenicji. Ty nie wiesz, pani, jacy to nikczemni ludzie. Nasi Żydzi wykryli, że Fenicja chce wywołać wojnę między Egiptem i Asyrią. A na cóż im wojna? Na co? Będą wam i Asyryjczykom dostarczać broni, towarów i wiadomości. A za wszystko każą sobie płacić. Będą obdzierali poległych i ranionych. Będą od waszych i asyryjskich żołnierzy wykupywać zrabowane przedmioty i niewolników. Egipt i Asyria zrujnują się, ale Fenicja pobuduje nowe składy na bogactwa. Strzeż się, panie Fenicjan, jak jadowitej żmii. Jeżeli Ramzes Wielki mógł się na wojnie posługiwać lwem, dlaczego ja nie miałbym użyć przeciwko wrogom Egiptu żmii? Ja, Sargon, wódz i powinowaty najpotężniejszego króla Sara, przychodzę cię pozdrowić, następco najpotężniejszego faraona, i na znak przyjaźni ofiarować ci dary. Dostojny Sargon czeka na łaskawą odpowiedź. Więc mu odpowiedz. Na mocy jakiego prawa przemawia do mnie niby równym i dostojeństwem? To jest kuzyn króla Asara. A ja jestem synem faraona. Panie, do czego prowadzisz? Do wojny. Pozwalam posłom wstać. Nie będę szczęśliwy, dopóki nie naliczę 100 000 odciętych asyryjskich rąk. Hiram przysłał pismo od waszych najwyższych kapłanów. Nie będziesz już służyć Astoret, jesteś wolna. Myślisz, że ona jest złota? Tak mnie witasz? Bo znam moich braci. Oni fałszują nie tylko złoto, ale rubiny, szafiry. W tej puszce jest twoje bezpieczeństwo. Co mi tam bezpieczeństwo? Nudzę się i boję. Siedzę tu jak w więzieniu. Brakuje ci czegoś? Brakuje. Brakuje mi światła, oddechu, śmiechu, śpiewów, ludzi. O mściwa bogini, jakże mnie ciężko karzesz. Czy nie kocham cię? Nie wystarcza ci zaszczyt, że należysz do mnie? Gdybyś mnie kochał naprawdę, uczyniłbyś mnie pierwszą. Osadziłbyś mnie w pałacu, który zajmuje ta Żydówka Sara. I mnie dałbyś wartę, nie jej. Tam, przed ołtarzem Astoret, byłam pierwsza. A tu co? Wszyscy pochylają głowy przed domem Żydówki. Przed moim pierworodnym synem. A on Żydem nie jest. Jest Żydem. Szalona jesteś. Wiesz przecież, że mój syn Żydem być nie może. A ja ci mówię, że jest. Jest Żydem jak jego dziadowie, jak jego wujowie. I nazywa się Izaak. Czy chcesz, żebym cię wypędził? Dobrze. Wypędź mnie. Jeżeli kłamstwo wyszło z ust moich. Ale jeżeli rzekłam prawdę, wypędź tamtą.
Daj mi dowód. Idź do niej i przekonaj się. Twój pierworodny syn nazywa się Izaak. Izaak! 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 Bądź pozdrowiony, panie. Saro, jak na imię twemu synowi? Jak na imię twemu synowi? Wszak wiesz, panie, że Seti... Spojrzyj mi w oczy. Kłamiesz. Mój syn, syn następcy egipskiego tronu, nazywa się Izaak. Jest Żydem. Podłym Żydem. Tak rozkazali kapłani. Jacy kapłani? Najdostojniejszy Herhor, najdostojniejszy Mefres. Mówili, że twój syn musi zostać pierwszym królem żydowskim. Herhor i Mefres. Herhor i Mefres. Żydówka od dzisiaj nie będzie panią, ale sługą tej, która ją zastąpi. Zaprowadzi się między niewolników. Boże, Abrahama, Jakuba, Izaaka, zmiłuj się nade mną. Boże, Abrahama, Jakuba, Izaaka, zmiłuj się nade Jeszcze miesiąc nie upłynął, kiedy przysięgałaś, że uciekniesz ze mną. Wykon. Gdybyś została kochanką księcia, uduszę cię. Puść! Kapłanki są dla kapłanów, nie dla obcych. Ty też jesteś dla nas obcy. Ja nie mogę być obcy dla was. Twoi kapłani stworzyli mnie. Nauczyli chodzić jak on. Mówić jak on. Nienawidzę go. Kama. Nigdy nie byłeś tak podobny do księcia jak dziś. Thank you.
Oto do czego doprowadziła nas polityka kapłanów. Rozpuścili libijskie pułki. One teraz palą nasze wsie i miasta. Hebron, nie patrz tak na mnie. Jestem szczęśliwa, panie. Będziesz żoną pierwszego eleganta w Egipcie. Mylisz się, panie. Jestem szczęśliwa, ale nie z mojego narzeczeństwa. Dlaczego więc wychodzisz za Tutmozisa? Znajdę się bliżej waszej dostojności. I choć co parę dni będę mogła ci widywać, panie. Erpatre. Święci Mefres i Mentezufis pragną natychmiast rozmówić się z tobą. Czy wasza dostojność będziesz mógł wysłuchać nas? Myślicie, żem się upił? Idź za Tutmozisa. Dziś cały Egipt jest tak oszalały czy głupi, że jeszcze w pijakach najwięcej zostało rozsądku. Wasza dostojność wie, że pan nasz i Rada Najwyższa postanowili uwolnić 5000 wojsk libijskich. No, niby nie wiem. Nie raczyliście zawiadomić mnie. Wasza dostojność sądzi rozkazy jego świątobliwości faraona. Nie! Nie jego świątobliwości, ale tych zdrajców, którzy korzystając z choroby mojego ojca, chcą zaprzedać państwo Asyrii. Pozwól, książę, abyśmy wrócili za parę godzin. Nie! Nie ma potrzeby. Wiem, co się dzieje na naszej zachodniej granicy. A raczej nie ja wiem, tylko moi kucharze, chłopcy stajenni, pomywaczki. Może więc zechcecie teraz czcigodni ojcowie i mnie wtajemniczyć w wasze plany? Libijczycy zbierają bandy z zamiarem napadu na Egipt. Rozumiem. Z woli jego świątobliwości i ministra Herhora masz wasza dostojność zebrać wojsko i zniszczyć buntowników. Więc... od tej chwili jestem naczelnym wodzem. Tak jest, jak rzekłeś. I mam prawo odbyć z wami naradę wojenną. Choćby w tej chwili. Siadajcie. Pytam was, dlaczego rozpuszczono pułki libijskie? I rozpuści się inne, aby skarbowi jego świątobliwości dostarczyć rocznie 4000 talentów. A ja myślałem, że rozpuszczono libijskie pułki po to, żeby się przypodobać królowi Asyrii. Zdumiewasz nas, książę. Cienie faraonów bardziej zdumiałyby się, gdyby usłyszały, że w tym samym Egipcie, w którym spętano władzę królewską, chaldejski oszust wpływa na losy państwa. O czym wasza dostojność mówisz? Mówię o Beroesie. Oto wielka tajemnica waszych świątyń. Szpieg króla Asara narzuca wam traktat tak haniebny, że moglibyście podpisać go dopiero po przegraniu bitew, po utracie wszystkich pułków. Szaleńcy! Pobożni! Ocknij się, wodzu. Ramzesie, wojsko czeka.
Thank you.
To krzyk wojska, które miłuje swego wodza za zwycięstwo. Nawet nie wiem, jakie odniosłem. Czy wiesz, Tehenno, jak Egipt karze zdradę? Wiem, panie, że zasłużyłem na śmierć i przyjmę ją z twego rozkazu. Boję się, że młodemu panu triumf za mocno uderzy do głowy. Może by jakoś przerwać? Nie. Nie przerywajcie uroczystości. Twego. Od czasu, kiedy wyjechałeś z miasta, zaszły tam dziwne wydarzenia. Twoja Fenicjanka Kama uciekła z Grekiem Lykonem. Nie poruszaj się, panie. Grek to zbrodniarz, jakich niewielu wydała ziemia. Jest podobny do mnie jak obraz odbity w wodzie. A teraz, panie, powiem ci rzecz najgorszą. Pamiętaj jednak, aby nieprzyjaciele Egiptu nie zobaczyli smutku w tobie. Twoja druga kobieta, Sara, Żydówka, zmarła. Twój syn też nie żyje. Zabił go Grek Lykon. Hamuj się, panie, jak przystało na zwycięskiego wodza. Ile razy tu jestem, zawsze ogarnia mnie zdumienie i żal. Myślałem kiedyś, że wstąpiwszy na tron, zbuduję coś godniejszego aniżeli piramida Cheopsa. Ale skąd ja bym wziął tyle złota, tylu ludzi? Nie zazdrość, panie Cheopsowi. Swój wielki grób budował on przez lat 30. Jaki z tej pracy pożytek? Kogo ona uleczyła, wykarmiła, odziała? Na grób Cheopsa złożyło się 500 000 trupów. A ile krwi,
łez, bólu. Nie o to chodzi, czy były potrzebne piramidy. Ale o to, ażeby wola faraona, gdy ją raz wypowiedziano, była spełniona. Tak, Pentuerze. Piramida to nie grób Cheopsa, to wola Cheopsa. Czy i ty, panie, chciałbyś w podobny sposób dowodzić swojej potęgi? Skąd ty, kapłan, masz dla mnie życzliwość? Bogowie mnie ostrzegli, że ty, panie, jeśli zechcesz, możesz wydobyć z nędzy lud egipski. Cóż ciebie lud obchodzi? Spośród niego wyszedłem. Mój ojciec i bracia czerpali wodę z Nilu i dostawali kije. W czym ja mogę pomóc ludowi? Lud za wiele pracuje. Zbyt duże płaci podatki. Cierpi nędzę i prześladowanie. Chłopi. Zawsze chłopi. Dla ciebie, kapłanie, tylko ten zasługuje na litość, kogo wszy jedzą. Dlaczego nie liczysz faraonów, którzy konali w boleściach, których mordowano? Ale ty o nich nie pamiętasz. A mój ojciec, a ja? Śmierć nie jest dla mnie łaskawsza niż dla twojego chłopa. Dlaczego oni modlą się o tej porze? Powiedz lepiej, dlaczego oni w ogóle modlą się, kiedy ich nikt nie słyszy? Pozdrowiony faraonie, władco świata. Co mówisz? Niech Bóg jedyny i wszechmocny zleje na ciebie mądrość i siłę, a szczęście na lud twój. Bądź pozdrowiony, panie i władco świata, i żyj nam wiecznie jako faraon Men, Maat, Re, Seczep, En, Ptach, Ramzes XIII. Zgodnie z wolą świątobliwości ojca i prawami Egiptu obejmuję rządy
i spełniać je będę na chwałę państwa i szczęście ludu. Na infule waszej dostojności widzę złotego węża. Dlaczego przywdziałeś symbol władzy królewskiej? Pytam się waszej dostojności. Jakim prawem na twojej infule znajduje się wąż królewski? Przez całą dobę Egipt pozbawiony był prawego władcy. Na ten ciężki czas Najwyższa Rada Kapłanów kazała mi odziać się w świętą relikwię, aby rząd państwa i służba bogom nie uległy opóźnieniu. Racz, świątobliwy panie, wysłuchać najpokorniejszej prośby. To są słowa Najwyższej Rady Arcykapłanów. Mów. Faraon, który nie uzyska arcykapłańskich święceń, nie może spełniać najwyższych ofiar. Najwyższa Rada pokornie błaga waszą świątobliwość o wyznaczenie arcykapłana, który by mógł cię zastąpić w obrzędach religijnych. Dobrze, żeś mi wasza dostojność przypomniał o tym ważnym obowiązku. Wojenne rzemiosło i sprawy państwa nie pozwolą mi zajmować się obrzędami naszej świętej religii. Wobec tego muszę wyznaczyć do nich zastępcę. Kto i czym jesteś, wasza dostojność? Nazywam się Sen. Jestem arcykapłanem świątyni Hator. Ty będziesz moim zastępcą w obrzędach religijnych. Co robisz śpiącemu, bracie Anubisie? Oskrobuję nogi bratu memu Ozyrisowi, ażeby ziemskim pyłem nie zanieczyścił nieba. Oto ukazuje się w podłogu, aby oddzielić niebo od ziemi, a później je połączyć. Co teraz robisz śpiącemu, bracie Anubisie? Oczyszczam brata mojego Ozyrisa z rzeczy ziemskich, ażeby stał się piękniejszym. Bóg wcielony we wszystkie rzeczy, duszu we wszystkich bogach, on jest ciałem żyjącego człowieka.
To był kapłan nubijski, który za czasów dziada waszej świątobliwości wszedł do labiryntu. Ostatnim człowiekiem, który widział to miejsce, był twój ojciec Ramzes XII. Zgodnie z odwiecznym zwyczajem i twoją wolą przeprowadziliśmy cię tutaj, panie. To jest główny skarbiec labiryntu. Zachowujecie ten skarb na złe czasy Egiptu. Prawdę mówisz, świątobliwy panie. A kto was, kapłanów, przekona, że takie czasy nadeszły? Gdyby nadeszły. Do tego musi być zwołane nadzwyczajne zgromadzenie rodowitych Egipcjan, w którym zasiądzie faraon, 13 kapłanów, 13 nomarchów, tyluż szlachty, kupców, oficerów i chłopów. I takiemu zgromadzeniu oddalibyście skarby? Dalibyśmy sumę potrzebną, gdyby całe zgromadzenie jednogłośnie uchwaliło, że Egipt jest w niebezpieczeństwie. Chcę poprawić byt ludu egipskiego. Chcę mu na początek ofiarować po 6 dniach pracy 7 dzień odpoczynku. Lud będzie cię błogosławił, panie. Ale państwo straci na tym 10 tysięcy talentów rocznie. Myśmy to już rachowali w świątyni. Masz słuszność, dostojny Mefresie. Dlatego od was, święci mężowie, potrzebuję pomocy. Milczysz, wasza dostojność? Nie mogę nawet odgadnąć, skąd wzięlibyśmy 30 tysięcy talentów. A skarbiec labiryntu? To są skarby bogów, które naruszyć można w chwili największej potrzeby państwa. Jeżeli nie lud, to ja potrzebuję tej sumy. Wasza świątobliwość w ciągu roku może uzyskać więcej niż 30 tysięcy talentów. A Egipt 2 razy tyle. Jakim sposobem? Każ, władco, wypędzić z państwa Fenicjan i zwolnić libijskie pułki. Jeżeli tylko takich rad potraficie mi udzielać, obejdę się bez nich. Twoi przodkowie, panie, nie na papirusach, ale na granicie rzeźbili, że dary złożone przez nich bogom należą i wiecznie będą należały do bogów i do świątyń. I do was. O tyle do nas, o ile państwo należy do ciebie, władco.
Pentuerze, zostań. Powiedz mi ty, który jesteś synem chłopów i wiesz, że wśród kapłanów znajdują się hultaje i głupcy. Powiedz mi, dlaczego nie chcesz służyć w walce przeciwko nim? Od tysięcy lat święty stan kapłański pielęgnuje Egipt. I on zrobił kraj tym, czym jest. A dlaczego kapłanom pomimo ich wad udało się tak zrobić? Gdyż oni są kagańcem, w którym płonie światło mądrości. Gdybyś rozbił kaganiec, być może zgasiłbyś światło, które od tysięcy lat płonie nad Egiptem i światem. Wdawać się w waszą walkę nie będę, bo albo zdradziłbym ciebie, albo Boga, który jest twórcą mądrości. Siadaj, Likonie. A to jest cena, za którą zrobi wszystko. Kama. Wasza dostojność ma dobrą policję. Lepszą aniżeli w labiryncie. Mianuj mnie tam, wasza dostojność, głównym dozorcą, a będziesz miał najlepszych strażników. Wiesz, po co cię wezwałem? Zabierz, panie, nasze majątki, nasze rodziny, ale pieniędzy żadnych już nie mamy. Dziś cała Fenicja gromadzi złoto i klejnoty, aby opłacić się Syryjczykom zgodnie z traktatem, który podpisali twoi kapłani. Oni dalej oszukują cię, panie. Wysyłają listy do króla Asara. Mnie zostaw troskę o posłuszeństwo kapłanów. A sam daj dowody na to, że to, co mówisz, jest prawdą. Obejrzyj się, panie. Oto dowód. To jest arcykapłan Samentu, o którym mówiłem waszej świętobliwości. Ty powiedziałeś Hiramowi o traktacie naszych kapłanów z Asyrią. Ja. W świątyniach, jak w pałacach waszej świątobliwości, mury podziurawione są kanalami. Nawet ze szczytu pylonu słyszeć można, co mówi się w podziemiach. Nienawidzisz kapłańskiego stanu? Oni mnie także nie cierpią. Posłużę Setowi, bogowi zła. Czy wierzysz w to, że można obalić stan kapłański? 400 lat temu faraon Amenhotep IV obalił władzę kapłanów, zabrał skarby ze świątyni. Nikt się za kapłanami nie ujął. Kto pomagał Amenhotepowi? Prosty kapłan Ai. Który po śmierci Amenhotepa został dziedzicem jego tronu. Wypadek ten dowodzi, że Amenhotep był władcą niedolężnym. Jakiż byłby twój plan, gdybym chciał się pozbyć kapłanów? Należałoby przede wszystkim opanować wielki skarbiec labiryntu. Co dalej? Należałoby wytoczyć Herhorowi i Mefresowi proces o zdradę państwa. Za tajemne stosunki z Asyrią. A dowody? Hiram dostarczy tajny list. Jesteś prawdziwym mędrcem. Lud kocha waszą świątobliwość.
więc łatwo go będzie podburzyć przeciwko kapłanom. Wojsko jest tobie, panie, posłuszne jak żadnemu z faraonów. Masz za sobą Fenicjana, możesz mieć skarby i złoto labiryntu. Trafiłbyś do labiryntu? Mam już wiele wskazówek, resztę znajdę. Bo wiem, gdzie szukać. Jak rozkazałeś, wasza świątobliwość, lud gromadzi się przed bramą pałacu. Uszanujmy dawne zwyczaje. Każ otworzyć bramę. Pozwalam wszystkim stać. Niech wystąpi najwyższy dozorca labiryntu. Każdy delegat otrzyma dwa kamienie, biały i czarny. Kto chce, abyś wasza świątobliwość naruszył skarbiec labiryntu, położy czarny kamień. Kto woli, aby nie tykano własności bogów, położy biały. Niech wrzucają kamienie do dzbana. Jeżeli choć jeden kamyk będzie biały, nie otworzą nam labiryntu. Mam więcej pułków, aniżeli głosów będzie przeciwko nam. To moja wola. Tłum musi zaatakować świątynię pojutrze. Trzeba wydać szynkarzom i oberżystom zapasy, aby pospólstwo miało wino i żywność za darmo. Ty, Tehenno, wyślij 4 libijskie pułki pod labirynt. Gdyby lud zagroził labiryntowi, obsadzisz go wojskiem.
Ty, Tutmozisie, rozstaw trzy pułki w pobliżu świątyń. Gdyby zaczęły się drobne rozruchy, nie trzeba im przeszkadzać. Pospólstwo może się zbierać przed świątyniami już dzisiaj. A może lepiej od razu uwięzić Herhora i Mefresa? Nie. Hiram dostarczy mi listy Herhora do Asyryjczyków dopiero pojutrze. Wtedy będę miał w ręku dowody i zdrady i będę mógł ich uwięzić. Zresztą mnie nie o nich chodzi, tylko o świątynię i labirynt. Byłem dwa razy w labiryncie, ale odkryłem, że skarbiec można w każdej chwili zatopić. Muszę tam wrócić jeszcze raz. Rozkaż, panie, żeby wojsko nie zajmowało labiryntu, dopóki nie da mi w znaku. Słyszałeś wszystko? Tak, panie. Nie miej litości. Nie przebaczaj Herhorowi i Mefresowi. Dopóki oni żyją, grozi ci w każdej chwili śmierć. Można ugłaskać lwa, kupić Fenicjanina, przywiązać Libijczyka, ale kapłana egipskiego, który zakosztował zbytku i władzy, nie zjednasz niczym. Wasz spokój. Prawie całe pospólstwo jest przeciwko nam. Pospólstwo jak jęczmień na polu. Idzie za wiatrem. A wojsko? Któreż wojsko nie upadnie przed Ozyrysem? Wiem, ale nie widzę ani Ozyrysa, ani tego wiatru, który nam zwróci pospólstwo. Czego się mają bać? Ulękną się Ozyrysa. A szczęśliwy byłby ten, kto by na ów dzień oślepł. Faraon chce, aby lud napadł na świątynię. Trzeba napad przyspieszyć. Musicie sprawić, aby napadnięto nas jutro. Nie żalujcie złota. Tłum musi zaatakować świątynię jutro w południe. Pamiętajcie, jutro w południe.
Tu nikogo być nie może. A jednak patrzcie na zachowanie się Likona. Musimy iść dalej. Kto tu? A co? Czy mylił się mój jasnowidzący? Kiedy nie możesz być oszustem, Mefresie, jesteś tylko głupcem. A tutaj jesteś i oszustem, i głupcem. Oszustem, bo wmawiasz, że ten lot ma dar podwójnego widzenia. A głupcem, bo myślisz, że ci wierzą. Powiedz lepiej, że znasz dokładnie plany labiryntu. Kłamiesz! Ja jestem tutaj, bo znalazłem plany w świątyni Seta. Ty znalazłeś takie same w świątyni Ptacha. Zwiążcie tego zdrajcę i kłamcę! Mefresie, ty do śmierci zostaniesz głupcem. Niech tu zostanie, jak inni. Posąg boskiej Izydy odwrócił się twarzą do ściany. Woda w pałacu poczerwieniała jak krew. To jeszcze jeden dowód, że w pałacu mamy zdrajców. Lud płacze, że wojska twoje wkroczą do świątyni, wtedy na Egipt spadną wielkie nieszczęścia. Większym nieszczęściem jest zuchwalstwo kapłanów. Bądź miłosierny. Pamiętaj, iż gdybyś ich zubożył i rozpędził, zniszczyłbyś mądrość, która nad inne ludy wyniosła nasze państwo. Ja nie chcę krzywdy kapłanów. Nie drażni mnie ich rozum ani pobożność. Ale nędza Egiptu, który wewnątrz chudnie z głodu, a na zewnątrz boi się asyryjskich pogróżek. Budzę się. Tyś jest mój syn i pan najdroższy. Wypędź złych doradców, którzy cię namawiają do znieważania świątyń. Jeszcze masz czas. Mów. Panie dwóch światów, pospólstwo zaczęło szturmować świątynię. Wydajcie rozkazy. Niech wojska zajmują świątynię. Do południa muszą być zdobyte. A Herhor i Mefres uwięzieni.
Wasza świątobliwość. Dziś, może zaraz będzie zaćmienie. Kimkolwiek jesteście, prawowierni czy poganie, w imię bogów wzywam was, abyście świątynię zostawili w spokoju. Otwórzcie bramę! Chcemy wiedzieć, jaką zdradę czujecie przeciwko naszemu panu! Dajcie złoto labiryntu! Synu mój, upadnij na twarz i proś bogów, aby przebaczyli ci świętokradztwo. O ty proś bogów, żeby cię zasłonili! Lecz kapłanami! Bogowie, pod waszą opiekę oddaję święte przybytki, przeciw którym występują zdrajcy i bluźniercy. Odwracam oblicze moje od przeklętego ludu i niech na ziemię spadnie ciemność. Ten czarny krąg to księżyc. Tak powiadają mędrcy. I ciemność zaraz się skończy? Z pewnością. Muszę przywrócić do łaski mędrców, którzy badają gwiazdy. Synu! Synu! Synu mój! Synu! Synu mój! Dzień Ojca Twego, na nasze bogi zaklinam Cię, ukorz się, proś bogów o przebaczenie. Synu, ukorzcie się, ukorzcie się, ukorzcie się, bezbożni! Trzykroć niech będzie chwalone imię Twoje.
Ozirysie, ulituj się i okaż oblicze nieszczęśliwemu ludowi. Po raz ostatni wysłucham modlitwy kapłanów, bom jest miłosierny. Jeżeli chcesz ujrzeć jeszcze kamę, rób, co ci każę. Pamiętaj. Kto wy jesteście? Dozorcy labiryntu. Byłeś święty mężu w labiryncie i znasz jego plany. Tak samo jak my. Jesteście nasłani przez... Wiem już na pewno, że nie zbuduję świątyni większej niż Amona, ani piramid okazalszych niż Cheopsa. Zastałem państwo słabe i chore. Ja muszę je uczynić potężnym. I niech to się stanie budowlą, która dorówna pamięci największych. A co zrobisz, jeżeli Tutmozisowi nie uda się opanować świątyni? Wtedy schowam koronę do skrzyni, włożę hełm i sam ją zdobędę. Ty nawet nie wiesz, Hebron, czym dla mnie jesteś. Po ministrach i generałach. Chciałbym mieć tyle dłoni, ile jest liści. Ile kwiatów, tyle ust. Aby w jednej chwili móc pieścić twoje oczy. Stopy. Piersi. Jak na władcę, którego tron jest zagrożony. Myśli masz dziwnie swobodne. Chwila pieszczot więcej warta niż rok władzy. Otwórzcie Tutmozisowi wrota. Kapłanie Amona Tebańskiego. Jesteś oskarżony o zdradę państwa. Masz stanąć przed faraonem. Jeżeli młody pan chce się dowiedzieć o celach polityki wiecznie żyjącego Ramzesa XII, niech się zgłosi do Najwyższej Rady Kapłanów. Przywoluję cię, abyś natychmiast szedł ze mną. Jeżeli nie chcesz, abym cię zmusił. Oby bogowie uchronili cię od kary, na którą zasługujesz. Idziesz? Czekam tu na Ramzesa. To zostań tu.